tak zwana tabletka PO, nazywana antykoncepcją awaryjną. Można ją przyjmować do 5 dni po odbytym stosunku. Preparat ten po raz kolejny znalazł się w centrum uwagi. Pigułka ma być znów dostępna na receptę. Te działania nie mają nic wspólnego z medycyną, są działaniami czysto ideologicznymi i tak naprawdę służą jednemu. Temu, żebyśmy krok po kroku, jak plasterek po plasterku, jak metodą salami, prowadzili w Polsce państwo wyznaniowe. Minister zdrowia powiedział w TVN24, iż nie ma żadnej wątpliwości, że tabletki te mają działanie wczesnoporonne. Może zapobiec zapłodnieniu. I wtedy można uznać to za działanie antykoncepcyjne, ale może także zapobiec zagnieżdżeniu zapłodnionego zarodka, więc żywego człowieka. Są dwie możliwości. Losowanie, czy zabijamy człowieka, czy uniemożliwiamy powstanie istoty ludzkiej. W Polsce nie ma żadnych preparatów dostępnych, które mają działanie wczesnoporonne, choć takie są sprzedawane w niektórych krajach europejskich. Aby wytłumaczyć sposób działania tabletki PO, należy najpierw zdefiniować pojęcie ciąży. W medycynie o ciąży mówimy w momencie, kiedy dojdzie już do zagnieżdżenia. Czyli innymi słowy, do momentu, gdy zapłodniona komórka jajowa znajdzie się w macicy. Wszystkie te preparaty, które działają do momentu zagnieżdżenia, są preparatami antykoncepcyjnymi. A takim preparatem jest właśnie tabletka PO. W zależności od dnia cyklu, w którym jest zastosowana, tabletka ta może zapobiec owulacji, albo może zapobiegać zagnieżdżeniu zapłodnionej komórki jajowej w endometrium. I na tym polega jej działanie antykoncepcyjne. Skąd więc taki rozdźwięk między opiniami ministra zdrowia i ginekologów? Ginekolodzy wiedzą, jak działają preparaty antykoncepcyjne. Jeżeli chodzi o pozostałych lekarzy, bywa z tym różnie. I myślę, że mamy tutaj lekkie odchylenie ideologiczne. Jest to związane z dwiema sprawami. Po pierwsze, Kościół narzucił swój sposób postrzegania ciąży, który jest niezgodny z biologią, niezgodny z medycyną. Po drugie, mówi się bardzo często o tym, że coś działa tak, jak nam się wydaje, a nie mówi się o tym, jak to działa naprawdę. Tak, zdaniem doktora Południewskiego, jest w przypadku tabletki PO. To jednak nie koniec kontrowersji wokół preparatu. Konstanty Radziwiłł w kolejnych wypowiedziach deklarował, że nie wystawiłby na niego recepty. Powołałbym się na to, co się nazywa klauzulą sumienia. Z kolei w Radiu Z minister mówił, że z klauzuli sumienia skorzystałby nawet w przypadku kobiety, która padła ofiarą gwałtu. Pan minister jako lekarz i wszyscy inni lekarze mają prawo odmówić wypisania takiego preparatu, powołując się na klauzulę sumienia, ponieważ nie chcą przykładać ręki do zamordowania człowieka. Nie ma czegoś takiego jak klauzula sumienia na wypisywanie recept. W związku z tym nie może lekarz odmówić wypisania recepty z powodu klauzuli sumienia. Lekarze podkreślają też, że jeśli do zapłodnienia doszło wcześniej, tabletka PO nie będzie mieć negatywnego wpływu na ciążę.